Przyznam, że byłem wtedy przerażony, kiedy sobie uświadomiłem, że ten 19-latek przepadł w tym samym klubie, w którym przebywałem z bliskimi mi osobami kilka tygodni wcześniej. Pojawia się więc pytanie, czy aby na pewno jego ciało leżało w tamtym miejscu przez te wszystkie dni. To jednak nie wszystko, ponieważ historia tajemniczego zgonu Mateusza była tylko wierzchołkiem góry lodowej bowiem okazało się, że w przeszłości podobne sytuacje w klubie Riviera już się zdarzały. Hej, cześć drodzy widzowie, witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj opowiem Wam o serii tajemniczych zgonów, do jakich doszło w pewnym klubie muzycznym na Dolnym Śląsku. Ta sprawa jest już sama w sobie przerażająca, jednak ma ona dla mnie charakter szczególny, ponieważ lokal, w którym działy się te wszystkie wstrząsające wydarzenia, jest lokalem, w którym miałem okazję jednorazowo przebywać mniej więcej trzy tygodnie przed tym, jak doszło tam właśnie do jednej z tych kilku zagadkowych śmierci. Zdecydowanie ten fakt potęguje we mnie poziom emocji za każdym razem gdy zagłębiam się w te historie. Osobiście myślę, że dzisiejszy materiał będzie wyjątkowo ciekawy, ponieważ jeżeli się nie mylę, to jeszcze żaden podcast o tej sprawie nigdy nie powstał, no a ponadto opowiem wam również i swoją prywatną historię. Zanim jednak przejdę do materiału, chciałbym ogłosić bardzo ważną informację. Jeżeli regularnie oglądacie moje filmy, to mo może zauważyliście, iż w porównaniu do innych YouTube'owych kanałów bardzo rzadko pojawiają się u mnie sponsorzy. Jest to spowodowane tym, że po pierwsze, większość firm chyba boi się reklamować utwórców poruszających kontrowersyjne tematy, a po drugie, ja bardzo dokładnie weryfikuję rzetelność potencjalnych sponsorów, sprawdzam samodzielnie ich produkty bądź usługi, czytam też opinie i Takim sposobem sporo propozycji odrzucam, ponieważ nie chciałbym zareklamować czegoś, co mogłoby okazać się jakimś scamem lub czymś niezgodnym z moimi wartościami. Dlatego miło mi ogłosić, że partnerem tego odcinka zdecydowała się zostać sprawdzona już firma TakeDrop, z którą współpracowałem przy odcinku o Magdalenie Żuk, i dzisiaj ponownie chciałbym polecić ich ofertę, ponieważ wiem, że poprzednio sporo moich widzów było zadowolonych. Z tego, że dzięki mnie dowiedzieli się o tejże. TakeDrop daje możliwość prowadzenia swojego własnego sklepu internetowego na zasadach tak zwanego dropshippingu, czyli w dużym skrócie po zarejestrowaniu na platformie takeDrop.pl otrzymujecie dostęp do praktycznie już gotowych sklepów online, które są połączone z hurtowniami. Wystarczy, że dopasujecie je według swojej własnej koncepcji i po wykonaniu tej czynności możecie śmiało rozpoczynać internetową sprzedaż. Produktów. Co najbardziej kluczowe, nie musicie inwestować w towar. Nie musicie go magazynować, nie musicie też zajmować się wysyłką paczek. Tutaj wszystko odbywa się zdalnie. Oczywiście zdaję sobie sprawę, iż osoby bez wcześniejszego doświadczenia w tej branży mogą mieć jakieś obawy, jednakże pamiętajcie, że w tym przypadku doświadczenie nie jest konieczne, ponieważ TakeDrop zapewnia dostęp do wszelkich poradników, szczegółowych instrukcji, a nawet i szkoleń z zakresu marketingu. Ponadto korzystanie z platformy przez pierwszych 7 dni jest zupełnie darmowe, więc zawsze możecie sobie to wszystko przetestować. A jeżeli uznacie, iż prowadzenie takiego biznesu nie jest dla Was, to po tym okresie próbnym bez problemu istnieje możliwość rezygnacji. Warto także podkreślić, że jeżeli na początku nie będziecie przekraczać 2700 zł przychodu, to możecie śmiało działać bez zakładania firmy w ramach tak zwanej działalności nierejestrowanej. Myślę, że zawsze warto próbować nowych rzeczy, tym bardziej że rynek handlu internetowego ciągle rośnie. I nadal jest jeszcze sporo miejsca na nowe sklepy. W opisie do tego filmu oraz w przypiętym komentarzu zostawiam swój link polecający do takedrop.pl. Będę wdzięczny, jeżeli chociaż klikniecie, wejdziecie na stronę i poczytacie o możliwościach tej platformy. A jeżeli zdecydujecie się na wypróbowanie możliwości tego serwisu, to wystarczy przejść przez prosty etap rejestracji, gdzie należy jedynie podać swój e-mail, numer kontaktowy oraz dane karty. Tymczasem zapraszam już do posłuchania głównego tematu tego odcinka. Jedni z Was o tym wiedzą, a inni nie wiedzą, ale ja zanim zacząłem nagrywać filmy na YouTubie, to przez ponad 10 lat zajmowałem się takim totalnie amatorskim tworzeniem muzyki. Pisałem teksty, później je sobie rapowałem, nagrywałem i wrzucałem to wszystko do sieci. Tak, typowo z pasji, ponieważ żadnych korzyści finansowych z tego nie miałem. Po prostu. Nigdy nie przebiłem się do jakiejś szerszej publiki, no myślę obiektywnie, że nie byłem w tym wystarczająco dobry, ale muzyka sprawiała mi ogromną przyjemność, więc zasięgi nie były dla mnie najważniejsze. Zresztą wkleję tutaj jakiś fragment swojego w cudzysłowie utworu, żebyście mieli taki lepszy pogląd na to, o czym teraz opowiadam. Daj mi jeden moment, jedną chwilę, jeden dzień. Aby sprawdził, czy naprawdę nienawidzę Cię, czy może znowu w Twoją pułapkę, i dał się wykorzystać Tobie, fatal jak zawsze. No ale dobrze, bo niektórzy się pewnie zastanawiają, co to ma do tematu sprawy kryminalnej, która jest tematem dzisiejszego odcinka, więc już tłumaczę. W 2014 roku na Facebooku zobaczyłem plakat koncertu, który miał się odbyć w Mikołajki, czyli 6 grudnia w klubie o nazwie Riviera. Ten lokal mieścił się w malutkim mieście o nazwie Prusice, gdzie mieszka zaledwie 2000 osób. Jest to miejscowość położona mniej więcej 35 km od Wrocławia. Podczas tego wydarzenia miało wystąpić dwóch raperów, których bardzo ceniłem. Był to małpa, na którego muzyce można powiedzieć tak kolokwialnie, że wychowałem się. I był to również KN cieszący się wtedy olbrzymią popularnością, głównie wśród młodzieży, do której sam należałem. Na wspomnianym plakacie widniała informacja, że wystartował konkurs, w którym nagrodą jest występ na tej imprezie, jako tak zwany support przed tymi artystami. Oczywiście wziąłem w nim udział, i to naprawdę na tamten moment było takie moje małe marzenie, aby go wygrać. No i tak też się stało, zająłem pierwsze miejsce. I rzecz jasna byłem naprawdę przeszczęśliwy, ale kluczowa informacja, że ja wtedy nie byłem jeszcze pełnoletni. Miałem ukończone 17 lat, a co za tym idzie, nie posiadałem chociażby prawa jazdy, także musiałem kombinować, aby ktoś mnie tam zawiózł. Też chciałem zabrać ze sobą jakichś znajomych, również i kolegę, który ze mną w tamtym czasie występował. Więc przechodząc do meritum, finalnie pojechaliśmy na ten koncert trzema samochodami i tutaj najbardziej zabawna sytuacja, że pojechał mój tata, pojechała mojej mamy siostra, czyli moja chrzestna, pojechał też mój kuzyn. Wiecie, można powiedzieć, taki troszkę rodzinny wypad. Ja byłem oczywiście taki dumny z siebie, przygotowany, ćwiczyłem po kilka godzin dziennie, aby występ udał się jak najlepiej. No i dojeżdżamy do tych prusic, GPS nas zaprowadził na jakiś tam parking, gdzie dookoła były tylko pola oraz drzewa, w ogóle zera jakiegoś oświetlenia, a ponadto poklubiani śladu. Zadzwoniłem więc wtedy do tego organizatora, i on mi zaczął tłumaczyć, że tam między tymi drzewami trzeba pójść kawałek do przodu. No i zaraz, bodajże po lewej stronie, będzie miejsce, w którym miał się odbywać ten koncert. Pamiętam to jak dziś, bo ja miałem takie wyobrażenie, że wystąpię przed tymi znanymi raperami w jakimś wielkim profesjonalnym klubie. A zgodnie z tym, co mówił ten organizator, poszliśmy kawałek tą ścieżką i nagle wyłonił się napis Riviera Night Club. Jak wyszliśmy do środka, to ja miałem ochotę stamtąd już szczerze uciekać. Towarzystwo wewnątrz to była jedna wielka naćpana patologia, obok której przechodząc można było zarobić w zęby. Ponadto przy wejściach do toalet kręcili się groźnie wyglądający panowie. No myślę, że dało się u nich kupić każdą możliwą nielegalną substancję. Swoją drogą te toalety raczej nie służyły do załatwiania potrzeb fizjologicznych, ponieważ to właśnie tam uczestnicy tej imprezy zażywali różne narkotyki. Oprócz tego przy barze stały dojrzałe panie, które ewidentnie były tam w celach zarobkowych. I jeszcze patrząc na to jak się prezentowały, to myślę, że miały bardzo długie doświadczenie wiadomo w jakiej branży i obawiam się, że mogły mieć również bardzo dużo chorób. No i wyobraźcie sobie, pośród tej całej patologii, 17-letni ja, który pojechał grać koncert swoich marzeń. Jednocześnie zabierając ze sobą tatę czy ciocię. Wiecie, ja się z tego teraz śmieję, ale wtedy mi do śmiechu wcale nie było, bo my tam siedzieliśmy przy stoliku i tylko obserwowaliśmy, jak z godziny na godzinę coraz więcej osób okładało się po twarzach czy przewracało na te stoły i naprawdę ryzyko doznania jakiejś krzywdy było tam olbrzymie. Od tamtego czasu minęło prawie 10 lat i ja nigdy więcej w życiu nie spotkałem się z podobnie wyglądającym klubem. To po prostu była Zwykła ubojnia, przepełniona naćpaną, agresywną klientelą. A tak w ogóle, żeby było jeszcze zabawniej, to tego koncertu i tak nie zagrałem, ponieważ DJ, który pracował tamtej nocy w tym klubie i miał puszczać moje podkłady muzyczne, wziął i poszedł do domu. Z tego co później mi mówili ludzie z obsługi, to powodem tego był fakt, iż przesadził z używkami. Mimo wszystko i tak najważniejsze jest to, że wszyscy wróciliśmy z tego klubu cali i zdrowi, ponieważ jak się później okazało, nie wszyscy mieli tyle szczęścia. Niespełna trzy tygodnie później, czyli 26 grudnia 2014 roku, do klubu Riviera w Prusicach poszedł 19-letni Mateusz Leszczyński i Ślad po nim zaginął. Pamiętam jak usłyszałem o tej sytuacji w wiadomościach. Na jednej ze stacji telewizyjnych pokazywano wizerunek tego chłopaka, ponieważ rzecz jasna, stał się on osobą zaginioną. Ponadto policja prowadziła działania dookoła tej dyskoteki. Przeszukiwano te wszystkie pola. No i przyznam, że byłem wtedy przerażony, kiedy sobie uświadomiłem, że ten 19-latek przepadł w tym samym klubie. W którym przebywałem z bliskimi mi osobami kilka tygodni wcześniej. Poszukiwania Mateusza Leszczyńskiego trwały 40 dni. Po tym czasie natrafiono na jego ciało, leżące właśnie na polach jakiś kilometr od tego lokalu leżał on na brzuchu. Twarz miał wciśniętą w ziemię, był też ubrany nieadekwatnie do pory roku, ponieważ miał na sobie cieniutki sweter, pomimo mrozu i pomimo tego, że wychodził z domu w kurtce. Od razu, kiedy odnaleziono zwłoki, niepokojące zaczęło być zachowanie służb, które przybyły na miejsce. Według mamy tego chłopaka, od momentu natrafienia na ciało do chwili jego zabrania minęło zaledwie 30 minut. Przybyły na miejsce prokurator, nawet nie kazał zabezpieczać żadnych dowodów, a policja dosłownie chwilę po odkryciu ciała przekazała mamie Mateusza informację, że jej syn zasnął i zamarł. Późniejsza sekcja zwłok wykazała jednak, iż przyczyną zgonu było gwałtowne uduszenie. Z racji, że ten młody mężczyzna leżał twarzą w kierunku ziemi na własnej ręce, to założono, że zasypiając na tych polach Zatkał sobie samodzielnie dopływ powietrza. W taką wersję absolutnie nie uwierzyła mama tego chłopaka, która twierdziła, że jej syn był sportowcem i nie jest możliwe, by doprowadził się do takiego stanu. Kobieta zaczęła poszukiwać prawdy na własną rękę, prosząc o pomoc biuro detektywistyczne Krzysztofa Rudkowskiego. I tak, ja zdaję sobie sprawę, że ten człowiek nie cieszy się zbyt dobrą opinią i wielu ludzi ma o nim negatywne zdanie, ale akurat w tym przypadku spisał się bardzo dobrze. Jego biuro zdobyło nagrania z monitoringu, znajdującego się przed klubem Riviera. Na zapisie wideo było widać jak Mateusz Leszczyński wyszedł z klubu 12 minut przed pierwszą w nocy, później do tego klubu wrócił i ponownie z niego wyszedł 4 minuty przed pierwszą w nocy. Śmiało możemy założyć, że to miało być jakieś jego kolejne wyjście tylko na chwilę, ponieważ wyszedł ubrany jedynie w sweter, a jego kurtka została wewnątrz klubu. No i teraz tak. Krzysztof Rutkowski twierdził, że pozyskał nagrania, na których było widać, jak Mateusz szedł z tajemniczym mężczyzną ubranym na biało, później rzekomo pojawiły się w ich towarzystwie jeszcze dwie jakieś osoby, i wtedy ten tajemniczy człowiek w białym ubraniu zaatakował od tyłu Mateusza. Powalił na ziemię i zaczął go dusić. Problem jednak w tym, że te nagrania, o których mówił pan Rutkowski, były w tak fatalnej jakości, że tam bardzo dużo mogła podpowiadać wyobraźnia. Tych sylwetek różnych postaci doszukiwano się w jakichś plamach, rozmazanych pikslach i tak dalej. No zdecydowanie jeden mógł tam ujrzeć mężczyznę, który dusił drugiego mężczyznę, a ktoś inny mógł ujrzeć na przykład biegające ufolutki. To trochę taka podobna sytuacja jak przy sprawie Iwony Wieczorek, gdzie monitoring zarejestrował śmieciarkę i pewna grupa detektywistyczna stwierdziła, iż w części załadunkowej były widoczne sylwetki bodajże dwóch mężczyzn, a oprócz tego miała na tej naczepie być widoczna nawet i twarz Iwony. Czy rzeczywiście tak było? Czy może detektywom wyobraźnia spłatała figla? Jednoznacznie nie możemy tego stwierdzić, bo co prawda śledczy wykluczyli taką wersję, ale mimo tego nadal są osoby twierdzące, że przecież tam niepodważalnie ta twarz jest widoczna. No i są też osoby, które uważają, że to po prostu były worki z odpadami. Te nagrania spod klubu Riviera, o których właśnie wspominałem, mimo tego, iż zostały przekazane do prokuratury jako potencjalny dowód w sprawie, to do śledztwa nie wniosły zupełnie nic. Właśnie z uwagi na fatalną jakość, aczkolwiek to nie oznacza, że nie pojawiły się inne poszlaki, które mogły świadczyć o tym, że doszło do zbrodni. Zacznijmy może od tego, jak było ułożone ciało Mateusza, kiedy zostało odnalezione. Leżał on dosłownie idealnie wyprostowany, pomimo tego, że tamtej nocy, kiedy opuścił klub, było bardzo zimno, więc w teorii powinien przyjąć pozycję embrionalną. Warto również zwrócić uwagę chociażby na jego nogi, bo jeżeli założylibyśmy, że chciał on położyć się spać na tych polach, to zdecydowanie takie ułożenie stóp nie byłoby zbyt wygodne. Istotny jest również sweter, który z tyłu był podciągnięty dość mocno do góry, tak samo jak i jego koszulka. Mateusz miał więc odkryty kawałek pleców. I jasne, jeżeli posiadał dopasowane ubrania, to podnosząc jedną rękę do góry, aby położyć na nie głowę, mogły się one mu podciągnąć, ale nie idealnie w linii prostej. Jego lewa ręka nie była tak wysoko położona jak prawa, a mimo tego ubrania wyglądały, jakby. Podniósł obie ręce na identyczną wysokość. Możecie zresztą sami to zweryfikować. Wystarczy, że założycie dopasowaną koszulkę i położycie się w takiej pozycji, w jakiej leżał Mateusz. Ta koszulka Wam się oczywiście podniesie, ale tylko i wyłącznie z jednej strony. Na tym jednak nie koniec tajemniczych poszlak, ponieważ pomimo tego, iż sekcja zwłok nie wykazała, by do zgonu 19-latka przyczyniły się osoby trzecie, to podczas autopsji na jego plecach pod prawą łopatką wykryto dużego siniaka o wymiarach 23 na 18 cm. Mama tego chłopaka stwierdziła, że przed wyjściem do klubu chodził on po mieszkaniu bez koszulki i żadnego siniaka nie miał. No a nie ukrywajmy, że plama o tak dużych wymiarach na pewno rzuciłaby się w oczy. Tego typu siniak mógł powstać od przyciśnięcia jego pleców kolanem do ziemi przez osobę trzecią i to się składa w logiczną całość, ponieważ oprócz siniaka na plecach miał on krwiaka na nodze, wyglądającego na ślad po tym, jakby ktoś go przewracał, podstawiając mu z dużą siłą tzw. haka. W teorii więc sytuacja mogła wyglądać tak, że Mateusz został przez kogoś obalony na ziemię i następnie ta osoba docisnęła jego ciało kolanem do ziemi. Aby uniemożliwić mu wstanie. Ponadto w jego krwi wykryto narkotyk, potocznie nazywany dopalaczem, i co ciekawe, tej substancji nie wykryto w moczu, co mogło oznaczać, że on ten środek albo zażył, albo ktoś mu go podał dosłownie chwilę przed jego śmiercią, na przykład po to, aby stał się bezbronny. Mimo tego zdaję sobie sprawę, że dla wielu osób te wszystkie argumenty mogą nie być wystarczająco przekonujące, aby uznać, że rzeczywiście do śmierci tego chłopaka przyczyniły się osoby trzecie. Dlatego na koniec zostawiłem najmocniejszy dowód, który przemawia ku temu. Wrocławski zakład medycyny sądowej podtrzymywał, iż na ciele Mateusza nie było żadnych śladów, które przemawiałyby za tym, iż doszło do zbrodni. Pomimo tego rodzina tego chłopaka przez kilkanaście miesięcy upierała się, że chcą dostać zdjęcia z sekcji zwłok, aby przekazać je do dalszej analizy, i finalnie takie fotografie zostały im wydane, a to, co na nich można było dostrzec, okazało się szokujące. Na zdjęciach z sekcji zwłok Mateusza Leszczyńskiego były widoczne tajemnicze kropki na jego głowie oraz szyi, wyglądające jak ślady po jakichś przypaleniach. Identyczne ślady pozostawia paralizator, przystawiony zbyt długo do skóry. Długotrwałe rażenie paralizatorem może doprowadzić do porażenia układu oddechowego i uduszenia ofiary. A przypominam, sekcja zwłok wykazała, iż przyczyną zgonu Mateusza Leszczyńskiego było Uduszenie z nieustalonego powodu. Mało tego, zastanawiające było to, dlaczego Akademia Medyczna we Wrocławiu, przeprowadzająca sekcję zwłok, zignorowała te ślady. Podobne pytanie zadał prokurator Piotr Jaworski, który początkowo umorzył sprawę twierdząc, że nie ma podstaw, by uznać, iż do zgonu tego chłopaka przyczyniły się osoby trzecie. W odpowiedź, jaką ten człowiek otrzymał od Wrocławskiej Akademii Medycznej, aż Ciężko uwierzyć, ponieważ odpisali oni, że te ślady nie były dla nich niepokojące, bo uznali, że zostały wydziobane przez ptaki, kiedy ciało leżało już na polach. Prokurator, po przeczytaniu tej odpowiedzi, mówiąc kolokwialnie, złapał się za głowę i przesłał te fotografie do Zakładu Medycyny Sądowej w Krakowie. Tam stwierdzono, że na podstawie zdjęć nie jest możliwe wskazanie przyczyny powstania tych śladów. Jedynym rozwiązaniem było przeprowadzenie ekshumacji ciała. Takim sposobem w ostatnich dniach marca 2017 roku trumna ze szczątkami Mateusza została wydobyta i przetransportowana do Krakowskiego Laboratorium, gdzie przeprowadzono badania, które wykazały, iż Wrocławska Akademia Medyczna skłamała, pisząc w protokołach, że Mateusz Mógł samodzielnie zasnąć na swoje ręce i w ten sposób się udusić. Szczegółowa analiza zaprzeczyła temu, by było to możliwe. Jednakże, niestety, jednocześnie nie udało się potwierdzić tego, by ślady na głowie oraz szyi Mateusza były wynikiem zbyt długiego użycia paralizatora. Lekarz badający szczątki stwierdził, że te kropki nie miały cech tzw. znamienia prądowego. Właściwie to nadal jest zagadką skąd one się wzięły. Podsumujmy więc. Mateusz Leszczyński poszedł na dyskotekę do klubu Riviera w Prusicach. Nagle z niej wyszedł i już nigdy nie wrócił. Jego ciało odnaleziono 40 dni później na polach niedaleko klubu. Sekcja zwłok wykazała, że przyczyną śmierci było nagłe uduszenie, rzekomo przez to, iż chłopak zasnął na swojej ręce i... Odciął sobie w ten sposób dostęp powietrza. Jednak, jak się okazało po ekshumacji ciała, ta hipoteza nie była możliwa. Faktem jest, iż chłopak zmarł w wyniku uduszenia, ale dlaczego się udusił, nie wiadomo. Ponadto, na jego nodze był krwiak wyglądający jak ślad po kopnięciu oprócz tego na plecach Mateusza został wykryty duży siniak, którego ten chłopak wychodząc z domu jeszcze nie miał. Jakby tego było mało, na jego głowie oraz szyi znajdowały się tajemnicze ślady, które całkowicie zostały pominięte przez zakład medycyny sądowej we Wrocławiu. No i nie możemy zapominać także o tym nienaturalnie podwiniętym swetrze oraz koszulce. Ale to jeszcze nie wszystko, bo warto zaznaczyć, że kiedy trwały poszukiwania Mateusza, to nad tym miejscem, gdzie odnaleziono jego ciało, aż dwukrotnie przelatywał helikopter, a w dodatku psy policyjne nie podjęły żadnego tropu. Pojawia się więc pytanie, czy aby na pewno jego ciało leżało w tamtym miejscu przez te wszystkie dni. Zagadkową postacią w tej sprawie okazał się być także niejaki Rafał K., który według świadków był lokalnym handlarzem narkotyków i jednocześnie Kolegował się z Mateuszem. To właśnie jego Krzysztof Rudkowski wskazał jako osobę, która mogła mieć dużą wiedzę na temat śmierci dziewiętnastolatka. Rafał K., kilka miesięcy po tym, jak dowiedział się, że w jego stronę są kierowane jakiekolwiek podejrzenia, to zaczął grozić rodzicom Mateusza pisał, że ciągle myśli o tym, by wyrównać rachunki z ojcem chłopaka, za to, że został powiązany z tą sprawą. Informował również mężczyznę, że się go nie boi i mu teraz, tutaj cytuję, zapoli. Okazało się również, że Rafał K. miał wujka pracującego na policji w Trzebnicy. A to właśnie tam trafiła w pierwszej kolejności sprawa zaginięcia Mateusza Leszczyńskiego. Dziewczyna, która ujawniła te powiązania i postanowiła zeznawać przeciwko Rafałowi, także zaczęła otrzymywać od niego groźby. Oznaczało to, że ten człowiek miał takie układy w tej lokalnej policji, że od razu docierały do niego informacje, gdy tylko ktoś próbował go obciążyć jakimiś zeznaniami. Groźby jednak były tylko małym ułamkiem tej sytuacji, ponieważ półtora miesiąca później ktoś poodkręcał tej dziewczynie śruby w kołach w jej samochodzie, co spowodowało, że realnie mogła ona zginąć, gdyby jechała troszkę szybciej. Ale na tym nie koniec. Mniej więcej w tym samym czasie podpalono jej domek w Trzebnicy, w którym mieszkała. Kiedy dziewczyna zgłosiła to na policję, usłyszała z ust funkcjonariuszy, że sprawcy nie uda się wykryć. Sprawa śmierci Mateusza Leszczyńskiego finalnie została umorzona. Przyznam wam, że opowiadając tę historię, czuję się jakbym mówił o jakiejś włoskiej, świetnie zorganizowanej mafii, a przypominam, że rozmawiamy o wydarzeniach, które miały miejsce w malutkich Prusicach, gdzie mieszka ledwo ponad 2000 osób. No i też rozmawiamy o Trzebnicy, gdzie mieszka 13 tysięcy osób. To jednak nie wszystko, ponieważ historia tajemniczego zgonu Mateusza była tylko wierzchołkiem góry lodowej, bowiem okazało się, że w przeszłości podobne sytuacje w klubie Riviera już się zdarzały. Do pierwszej takiej sytuacji doszło 20 listopada 2004 roku. 30-letni Mirosław Kaczyński, który pochodził z Trzebnicy, pojechał w godzinach wieczornych właśnie do Prusis na dyskotekę. Mężczyzna bawił się w lokalu mniej więcej do godziny drugiej w nocy. Później, tak samo jak Mateusz Leszczyński, wyszedł nagle z klubu, nie biorąc swojej kurtki. To był właśnie moment, w którym Mirosław był widziany po raz ostatni. Dwa dni później jego ciało zostało odnalezione przez kierowcę Tira w rowie kilkaset metrów od Rywiery. Według oficjalnej wersji przyczyną zgonu była niewydolność krążeniowa spowodowana chorobą serca. Pojawiły się jednak pewne wątpliwości, ponieważ według rodziny Mirosław nigdy na serce nie chorował. Warto również zaznaczyć, że jadąc do klubu, miał on przy sobie sporą ilość gotówki, bo tego dnia otrzymał w pracy zaliczkę, której nie wyciągnął z portfela i zabrał ją ze sobą do klubu. Tych pieniędzy jednak przy jego zwłokach nie odnaleziono. Wątpliwości wzbudzał także fakt, że kiedy siostra identyfikowała ciało Mirosława, to zauważyła, iż miał on zdartą skórę na twarzy oraz posiadał rany na prawej dłoni. Były one widoczne na kostkach. Wyglądało to tak, jakby z kimś się bił i pozdzierał sobie przy tym pięść. Mimo tego wykluczono, by do zgonu 30-latka przyczyniły się osoby trzecie, a co za tym idzie, śledztwo zostało umorzone. 24 marca 2008 roku do klubu Riviera udał się 21-letni Adam Ruszała. Na co dzień bardzo spokojny. Ułożony chłopak, który pojechał na dyskotekę w Prusicach razem ze swoimi znajomymi. Mimo tego, że właśnie ci znajomi mieli go później odwieźć do domu, to chłopak z jakiegoś niewiadomego powodu postanowił opuścić w pojedynkę klub, co zakończyło się dramatycznie. Według oficjalnej wersji, wyszedł on na jezdnię mniej więcej kilometr od lokalu, uniósł swoje ręce do góry i został wtedy potrącony przez samochód ciężarowy, co zakończyło się jego zgonem. Śledztwo zostało umorzone, ponieważ uznano, że do tej sytuacji doprowadził fakt, iż mężczyzna był pod wpływem alkoholu. Założono również, że kierował się on pieszo do swojego mieszkania w Trzebnicy. Problem jednak w tym, że po pierwsze, idąc tym tokiem rozumowania, do przejścia miałby aż 12 kilometrów. Po drugie, to jeździły wtedy między tymi miejscowościami autobusy, o czym ten chłopak doskonale wiedział, więc... Po co miałby iść taką odległość pieszo? W sierpniu 2011 roku podobny los spotkał 23-letniego Tomasza Krzciuka. Choć tutaj znowu powinienem podkreślić, że taki los go spotkał, ale według wersji oficjalnej, a ta wersja wzbudza olbrzymie wątpliwości. Tomasz tydzień przed swoją śmiercią w klubie Riviera brał udział w bójce, podczas której jeden z ochroniarzy miał stracić zęby. Mimo tego 7 dni później chłopak postanowił do tego klubu pójść ponownie i. Już nigdy z niego nie wrócił. Pojawiły się dwie wersje dotyczące okoliczności odnalezienia jego ciała. Według pierwszej zwłoki leżały w rowie, przy drodze obok dyskoteki. Według drugiej zostały one odkryte tuż obok stacji benzynowej, znajdującej się naprzeciwko klubu. Która wersja jest prawdziwa, pewności nie ma, ponieważ. Akta sprawy nigdy nie zostały rodzinie Tomasza udostępnione. Jego ojciec, kiedy dokonywał identyfikacji ciała, zobaczył, że syn miał bardzo mocno rozbite czoło, które według taty chłopaka wyglądało jakby ktoś go uderzył w głowę siekierą. Ponadto na jego dłoniach widoczne były ślady przypominające przypalenia papierosami. Na pierwszy rzut oka wszystko wskazywało na to, iż doszło do morderstwa. Jednak Olbrzymim zaskoczeniem okazał się fakt, że policja po identyfikacji ciała poinformowała rodzinę tego martwego chłopaka, że prawdopodobnie zginął on w wyniku potrącenia przez tira. Funkcjonariusze twierdzili również, że poszukują sprawcy tego wypadku, ale bliscy Tomasza oczywiście nigdy nie otrzymali informacji, jakoby został on wykryty. Finalnie śledztwo umorzono, argumentując decyzję tym, że był to po prostu wypadek. Według lokalnych plotek, tajemniczych zgonów uczestników dyskotek, które odbywały się w klubie Riviera, miało być znacznie więcej. Jednakże nie znalazłem żadnych konkretnych dowodów na potwierdzenie tych informacji. A nie chciałbym mówić o sytuacjach, które mogą okazać się później nieprawdziwe. Więc jeżeli po prostu ogląda mnie ktoś, kto ma szczegółową wiedzę na temat innych tego typu wydarzeń, to śmiało możecie napisać do mnie na e-mail, który wyświetli się właśnie teraz na ekranie. Mam nadzieję, że dzisiejszy odcinek był dla Was interesujący. Jeżeli dotrwaliście do końca. Będę wdzięczny, jeżeli zostawicie kciuka w górę, subskrypcję oraz dzwoneczek. Zapraszam również do zaglądnięcia na mojego Instagrama. I oczywiście serdecznie dziękuję wszystkim osobom wspierającym mój rozwój na zrzutce lub patronajcie. Do usłyszenia niebawem.